W tym filmie powiemy sobie, co to jest kombinacja liniowa. Jest to jedno z fundamentalnych pojęć algebry liniowej, więc jest to coś, co koniecznie trzeba znać i dobrze rozumieć. No dobrze, powiedzmy, że mamy wektory V1, V2 aż do Vn, czyli mamy n wektorów n jakichś wektorów, które należą wszystkie do jednej przestrzeni wektorowej, powiedzmy do przestrzeni rk, czyli k-wymiarowej przestrzeni rzeczywistej. Tu mam wymiar k, n to jest liczba wektorów. n może być większe niż k, n może być mniejsze niż k. Nie ma to znaczenia. Dla dowolnej liczby wektorów w dowolnie wymiarowej przestrzeni mogę zdefiniować kombinację liniową. Więc definiuję kombinację liniową. Wiemy, że w przestrzeni wektorowej mamy Dwa naturalne działania. Mamy dodawanie wektorów, w wyniku dodawania dwóch wektorów, dostajemy znowu wektor oraz mamy mnożenie wektorów przez liczbę. Jak pomnożymy wektor przez liczbę, znowu dostajemy wektor. No to możemy wykonać właśnie te dwie operacje na tych wektorach. Czyli powiedzmy, że ja dodaję te wektory do siebie. Tutaj zostawiam miejsce po to, żeby wpisać tutaj za chwilę jeszcze jakieś liczby, jakieś współczynniki. Czyli tutaj wpiszę sobie jakąś liczbę C1 razy V, dodać C2 razy V, dodać Cn razy V. No i dostanę w wyniku jakiś wektor, nazwę go powiedzmy W. I teraz te liczby C1, C2, może ja właśnie podkreślę, że, że to są liczby. To są jakieś dowolne liczby. I te liczby nazywamy współczynnikami kombinacji liniowej, i powiemy, że wektor w jest kombinacją liniową wektorów v1, v2 aż do Vn ze współczynnikami c1, c2 aż do cn. No i tutaj mamy właśnie te dwie naturalne operacje, o których mówiłem. Tutaj mamy wektor pomnożony przez liczbę, no to dostajemy znowu wektor, czyli każdy ze składników tej sumy jest wektorem. Suma wektorów znowu dostajemy wektor. Czyli to jest kombinacja liniowa. Może łatwiej będzie to sobie wyobrazić, jak zrobimy jakiś przykład. Powiedzmy, że mam wektor A. Niech wektor A ma współrzędne 1, 2. I powiedzmy, że mam wektor B o współrzędnych 0, 3. No i teraz utworzę kombinację liniową tych dwóch wektorów. Czyli wezmę wektor A z jakimś współczynnikiem i do, do tego dodam wektor B z jakimś współczynnikiem. No, i weźmy jakieś najprostsze współczynniki, które przychodzą do głowy. Powiedzmy 0, dodać 0. 0 razy a, dodać 0 razy b. No to co dostanę w wyniku? No, w wyniku dostanę oczywiście wektor, którego obie współrzędne będą równe 0, dlatego że 0 razy 1, dodać 0 razy 0 to będzie 0, 0 razy 2, dać 0 razy 3 to będzie 0. Czyli dostaję taki wektor zerowy. Ja się często przedstawia to jako taki wektor, takie takie zero pogrubione wektor zerowy. No dobrze, no to był trywialny przykład, że mogę jako kombinację liniową wektorów dostać wektor zerowy, jeżeli wezmę oba w tym wypadku 2, a w innym wypadku wszystkie współczynniki równe 0. No ale weźmy inne liczby tutaj. Powiedzmy, że znowu wezmę kombinację liniową tych dwóch wektorów A i B z innymi współczynnikami. Powiedzmy, że niech to będzie, niech to będzie 3, 3 razy A i Powiedzmy, żeby nie było tak łatwo, minus 2 razy b. To co dostanę w wyniku takiego działania? No 3 razy tutaj wektor a, dodać minus 2, czyli będzie minus 2 razy wektor b, wpiszę te współrzędne, tutaj będę miał 1, 2, a tutaj będę miał 0, 3. To co tutaj mi wyjdzie, jak wykonam te obliczenia? Dostanę wektor o współrzędnych 3 razy 1 to jest 3, odjąć 2 razy 0, czyli odjąć 0, 3 razy 2 to jest 6, odjąć 2 razy 3, odjąć 6, dostaję wektor o współrzędnych 3, 0, taki wektor, powiedzmy, że nazwę go d. Nie chcę używać literki C, dlatego że literkę C używałem już na oznaczenie stałych, no i to jest. Przykład kombinacji liniowej. Wektor D jest kombinacją liniową wektorów A i B ze współczynnikami 3 minus 2. Mogę teraz narysować te wektory, żeby zobaczyć, jak to wygląda na płaszczyźnie. Oba te wektory należą, oba te wektory A i B oczywiście należą do przestrzeni R2, czyli tutaj mogę je narysować na płaszczyźnie. Wektor A ma współrzędne 1, 2, czyli jeżeli zacznie się w początku układu współrzędnych, to będzie wskazywał punkt o współrzędnych 1, 2, czyli mamy wektor A. To jest wektor A. Teraz wektor B ma współrzędne 0, 3, 0, 3. Tutaj mamy wektor, wektor B. Potem tworzymy kombinację liniową mnożąc wektor A przez 3. To jak pomnożę wektor a przez 3, no to dostanę wektor w tym samym kierunku, ale 3 razy dłuższy. To wiemy już z poprzednich filmów, z tego jak się mnoży wektory przez liczbę. Czyli to jest wektor 3a. A wektor b mnożę przez minus 2. Czyli dostanę wektor o przeciwnym zwrocie, ale dwa razy dłuższy. Czyli tu mam 3, 6, 6 do dołu. Tutaj będzie wektor minus 2b. No i teraz wektor d ma współrzędne 3,0. Mogę go narysować tutaj. Tutaj jest wektor d. No i teraz sprawdźmy, że rzeczywiście, jak wykonamy takie graficzne dodawanie wektorów 3a i minus 2b, no to dostaniemy wektor d. No i żeby się o tym przekonać, to musimy ten długi pomarańczowy wektor przesunąć tutaj. Jego początek do końca wektora 3a, czyli do tego punktu. No i z tego punktu wyprowadzić wektor minus 2b tutaj do dołu i rzeczywiście widzimy, że trafiamy dokładnie tam, gdzie trzeba. Czyli w koniec wektora D rzeczywiście sumą tych dwóch wektorów z wektor D wszystko się zgadza. Czyli tutaj po prostu mamy graficzne przedstawienie tego, że wektor D jest kombinacją liniową wektorów A i B. Pomnożyłem każdy z tych wektorów przez taki współczynnik, jaki tutaj miałem napisany no i dostałem ten wektor D na rysunku. No ale teraz można zadać, takie pytanie, ponieważ te wektory A i B są ustalone, a tutaj zmieniamy te współczynniki kombinacji liniowej, można zadać pytanie, jakie wektory ja mogę w ten sposób otrzymać? Jaki jest zbiór wszystkich wektorów, jakie mogę otrzymać jako kombinacje liniowe tych dwóch ustalonych wektorów A i B? No i to jest bardzo ważne pytanie, dlatego zbiór wszystkich kombinacji liniowych ma swoją nazwę, ma swoje oznaczenie. No i ten zbiór napiszę zbiór kombinacji liniowych, zbiór kombinacji liniowych, wszystkich kombinacji liniowych, nazywa się też często w matematyce powłoką liniową, to jest powłoka liniowa wektorów, albo jak się dowiemy co to jest podprzestrzeń, no to powiemy, że to jest podprzestrzeń rozpięta na tych wektorach, ale to się dowiemy w przyszłości, co to znaczy. No możemy na razie myśleć, że to jest zbiór kombinacji liniowych, czy zbiór rozpięty na tych wektorach, i to się oznacza. no Są różne oznaczenia. Jedno z tych oznaczeń jest takie, że się pisze, że to jest z angielskiego SPAN. SPAN to jest zbiór rozpięty na dwóch wektorach. W tym wypadku mamy A i B. Oczywiście, gdybyśmy mieli kombinację liniową, kombinację liniową większej liczby wektorów, N, no to byśmy mieli zbiór. Rozpięty na n wektorach. Tutaj w przykładzie mam dwa wektory akurat, więc na razie ograniczę się do dwóch. To się też często oznacza takimi ostrymi nawiasami, że to jest zbiór kombinacji liniowych wektorów A i B. Ja raczej będę tej notacji dalej używał, ale ta też jest w podręcznikach spotykana i na wykładach. No to zastanówmy się, jak jest dla tych dwóch konkretnych wektorów a i b, które tutaj są w tym przykładzie? Jak będzie wyglądał zbiór wszystkich możliwych i kombinacji liniowych? Jedna z tych kombinacji to jest ten wektor d, druga no to był wektor zerowy. No ale zauważmy, że mógłbym tutaj na przykład ten wektor a pomnożyć nie przez 3, a przez jakąkolwiek inną liczbę. Dostałbym wektor na takiej prostej wyznaczonej przez wektor a. No zauważmy, że jak pomnożę ten wektor a nie przez 3, a przez 1,5, czyli przez 1,5. No to dojadę tutaj. Tutaj ten wektor będzie się kończył. Mogę pomnożyć go przez jakąkolwiek inną liczbę, no ale powiedzmy, że mamy taki wektor. No i teraz do tego będę dodawał wielokrotności wektora b. Jak pomnożę wektor b przez dodatni współczynnik, no to dostanę tutaj coś, będę dodawał jakiś wektor, który leży na takiej prostej. Jak pomnożę wektor b przez ujemny współczynnik, tak jak było tutaj w tej kombinacji liniowej, którą wcześniej rysowałem, no to dodam jakiś wektorek który będzie nas kierował w tę stronę. Czyli mogę dostać wektor, dowolny wektor, który kończy się na, na takiej prostej. Mogę dostać taki wektor, mogę dostać taki wektor, mogę dostać taki wektor, taki wektor i tak dalej, zmieniając współczynnik przy wektorze B, a trzymając ustalony współczynnik przy wektorze A. No ale oczywiście mogę wziąć wektor A pomnożony przez jakąś inną liczbę, na przykład przez minus 1 czy przez minus 2. No i wtedy jak na przykład wektor... A pomnożę przez minus 2, no to będę w tym punkcie. No i tutaj mogę dostać, mogę dodać dowolną wielokrotność wektora B i dostanę wektory, które się kończą na takiej pionowej prostej. No ale widzimy, że mogę tę pionową prostą wyprowadzić z dowolnego punktu, bo wystarczy tylko odpowiednio dobrać współczynnik przy wektorze A. No więc widzimy, że takimi pionowymi prostymi to ja mogę pokryć całą płaszczyznę. A przypominam, że mogę dostać jako kombinacje liniowe dowolny punkt leżący na takiej prostej, jako koniec takiego wektora, czyli widzimy, że w zasadzie dowolny wektor mogę uzyskać jako kombinację liniową wektorów A i B. No i tutaj to jest taki dowód rysunkowy, intuicyjny, że te dwa wektory rozpinają całą płaszczyznę R2. Ja na końcu filmu udowodnię to ściśle matematycznie, pokażę. Ponad wszelką wątpliwość, że rzeczywiście tak jest. Ale teraz zastanówmy się nad takim pytaniem. Czy zawsze jest tak, że dwa wektory rozpinają całą płaszczyznę? No okazuje się, że nie. Weźmy na przykład, zastanówmy się, co rozpinają takie dwa wektory. Powiedzmy, że znowu wezmę wektor A i jakiś inny wektor, nazwijmy go E i tutaj mam wektor a taki sam jak był i wektor e i biorę zbiór wszystkich kombinacji liniowych tych dwóch wektorów przy czym wektor a jest taki jak był czyli ma współrzędne 1, 2 a wektor e ma współrzędne minus 1 i minus 2 i zastanówmy się jaki, jaka jest, jaki jest zbiór wszystkich kombinacji liniowych takich dwóch wektorów no to może narysujmy znowu na... W układzie współrzędnych. Będę miał wektor a, to jest mój wektor a, i będę miał wektor e, który będzie wyglądał tak, czyli będzie się zaczepiony tutaj i powiedzmy, że będzie wskazywał ten punkt. Tutaj mam wektor e. No i teraz biorę wszystkie wielokrotności z dowolnymi współczynnikami wektora a i dodaję do tego wszystkie wielokrotności wektora e. To zauważmy, że jak będę mnożył wektor A przez liczbę, to będę dostawał wektory, które będą leżały na takiej prostej. Przez dodatni współczynnik no to dostanę ten kawałek, tę półprostą. Jak pomnożę wektor A przez ujemną liczbę, no to dostanę taką, taką półprostą. Więc mogę dostać, mnożąc wektor A przez liczby, do, do, dostać dowolny wektor z takiej prostej. A wektor E leży na tej samej prostej. Więc mnożąc wektor e przez jakieś współczynniki do, i dodając do, do tamtej wielokrotności wektora a, znowu pozostanę na tej samej prostej. Czyli wszystkie kombinacje liniowe tych dwóch wektorów będą leżały na tej jednej prostej. Nigdy nie dostanę na przykład, na przykład takiego wektora. Nie przestawiam jako kombinację liniową wektorów a i e, dlatego że dodając te wektory, zawsze zostają na tej prostej. Czyli widać, że w tym wypadku te wektory rozpinają tylko prostą i można wziąć Napisać, że to jest prosta rozpięta tylko przez jeden z nich, na przykład wektor a, lub, bo to jest wszystko jedno, na przykład przez rozpiętą przez wektor e. Czyli każdy z tych wektorów wystarczy jeden z nich, żeby rozpiąć całą tę prostą. No, gdybyśmy tutaj dodali jeszcze jakiś trzeci wektor, który też by był ich wielokrotnością, no to te trzy wektory nadal rozpinałyby tylko prostą. No dobrze, no to można zapytać, czy zawsze tak jest, że Wektor rozpina prostą. Jeden wektor rozpina prostą. Czyli jak wezmę kombinację liniową jednego wektora, to dostanę prostą. No też nie zawsze tak jest, no bo zastanówmy się, co będzie, jak wezmę zbiór wszystkich kombinacji liniowych wektora zerowego. Jeszcze przypomnę, może to oznaczenie drugie, czy też pierwsze z tym angielskim słowem span. Co to będzie za przestrzeń? Co to będzie za zbiór? No jak wezmę wektor zerowy i pomnożę go przez jakąkolwiek liczbę, no to znowu dostanę wektor zerowy. Czyli widzimy, że cały ten zbiór składa się tylko i wyłącznie z wektora zerowego. Widzimy więc, że ten wektor rozpina zbiór, który składa się tylko z jednego punktu, tylko z wektora zerowego. No dobrze. Teraz może żeby podać jeszcze jeden przykład taki, który może lepiej Odwoła się do Twojej intuicji. No to przypomnijmy sobie, że z lekcji fizyki znamy takie wersory jednostkowe, z wersji fizyki czy matematyki, no nie wiem. Czyli takie o takich współrzędnych. Czyli to jest wektor jednostkowy w kierunku osi x. No i tutaj drugi wektor j, to był i, tu mamy j, wektor jednostkowy w kierunku osi y. No i wiemy, że każdy wektor dowolny wektor można przedstawić jako właśnie jako kombinację liniową tych wektorów. Chciałoby się powiedzieć od razu, jak już mamy, jesteśmy zaznajomieni z tym pojęciem, jak na przykład wezmę taki wektor, no to widzimy, że tutaj muszę wziąć 3 razy wektor i, bo ten wektor ma współrzędną poziomą równą 3 i do tego muszę dodać 4 razy wektor j, bo widzimy, że ma Współrzędną pionową równą 4. Czyli widzimy, że w tym wypadku współczynniki tej kombinacji liniowej to są po prostu współrzędne tego wektora w tej bazie. O bazie to jeszcze nie mówiłem, powiem sobie w przyszłości. To jest baza, czyli dwa takie wektory, które rozpinają nam całą płaszczyznę. No ale może warto, żebym tutaj zdefiniował formalnie, co to jest zbiór wszystkich kombinacji liniowych, czyli co to jest zbiór. Rozpięty na wektorach v1 aż do vn. Taka formalna definicja nam się przyda. Co to znaczy zbiór rozpięty na takich wektorach? Skoro to jest film z matematyki, no to powinna się pojawić formalna matematyczna definicja. Więc powiemy, że to jest zbiór wszystkich wektorów w postaci, takiej, że to są po prostu wszystkie kombinacje liniowe. Z jakimiś dowolnymi współczynnikami, czyli tutaj będą dowolne współczynniki C1, C2, aż do Cn, takie, że te liczby ci należą do zbioru liczb rzeczywistych no, dla i od 1 do n. No i to jest formalna definicja. Zbioru wszystkich kombinacji liniowych, czyli powłoki liniowej tych wektorów od V1 do Vn, że bierzemy wszystkie kombinacje liniowe z dowolnymi współczynnikami. No a na koniec powiedziałem, że udowodnię, że te moje wektory A i B, które miałem nas jako pierwszy przykład, że one rzeczywiście rozpinają całą płaszczyznę. Przypomnę, że wektor A miał współrzędne 1,2, a wektor B miał współrzędne 0,3, jeżeli dobrze pamiętam. No i teraz. Jak pokazać, że te wektory rzeczywiście rozpinają całą płaszczyznę? No, żeby one rozpinały całą płaszczyznę, to muszę umieć wskazać współczynniki kombinacji liniowej, takie, że dowolny wektor x o współrzędnych, powiedzmy, x1, x2, o dowolnych współrzędnych, będę potrafił przedstawić jako kombinację liniową tych dwóch. Czyli będę miał liczby, C1, będę potrafił znaleźć liczby, liczby C1 oraz C2 takie, że C1 razy A dodać C2 razy B da mi w wyniku ten wektor X. Z czym wektor X jest dowolny. Jeżeli dla dowolnego wektora X znajdę takie C1 i C2, no to udowodnię, że rzeczywiście każdy wektor przedstawia jaką kombinację liniową tych dwóch. No to napiszmy... Co to oznacza? Co oznaczają te warunki? No one oznaczają, że tutaj C1 mnoży taki wektor, C2 mnoży mi wektor B o współrzędnych 0,3. No i w wyniku dostaję wektor o współrzędnych X1, X2. No to to są dwa równania. C1, może już będę pisał jednym kolorem. C1 mnoży jedynkę, czyli mam 1 razy C1, dodać C2 razy 0, 1 razy C1, dodać 0 razy C2, dostaję w wyniku X1 a potem mam 2 razy C1, tutaj z, przepisując drugą linijkę, dodać 3 razy C2 równa się X2. No i mam taki układ równań. Tutaj z pierwszego równania widzimy od razu, że C1 jest równe X1, no to C1 już znalazłem, teraz, żeby znaleźć. C2, no to może pomnożę pierwsze równanie przez minus 2 i dodam do drugiego, czyli minus 2 razy pierwsze równanie, to będę miał minus 2c1, tutaj jest 0, to już nie muszę tego przepisywać, a tutaj mam minus 2 razy x1. Teraz mogę tutaj sobie to odjąć stronami. No i tutaj dostanę 0. Dodać 3c2 równa się x2 odjąć 2x1, czyli C2 jest równe 1 trzecia po podziale przez 3, x2 odjąć 2x1. Czyli rozwiązałem. C2 równa się 1 trzecia, x2 minus 2x1. Dla dowolnego x1x2 znalazłem stałe c1, c2. Znalazłem współczynniki kombinacji liniowej. Jak teraz ktoś przyjdzie i da mi jakiś konkretny wektor, na przykład Wektor, no nie wiem, 2, 2 i powie: przedstaw mi ten wektor jako kombinację liniową wektorów A i B. No to x1, x2, x1 jest równe 2, x2 jest równe 2, no to mogę obliczyć c1 i c2. c1 to będzie po prostu 2 z tego wzoru, c2 muszę wziąć 1 trzecia, 2 odjąć 2 razy 2, czyli odjąć 4, 2 odjąć 4 to jest minus 2, czyli minus 2 trzecie. Czyli mówię: weź 2 razy wektor A, Odjąć 2 trzecie razy wektor B i dostaniesz taki wektor. Czyli widzimy, że rzeczywiście te wektory A i B rozpinają całą płaszczyznę R2. Czyli zbiór wszystkich kombinacji liniowych wektorów A i B jest całą płaszczyzną R2.